Chcielibyśmy zapoznać społeczność lokalną z wybitnym politykiem i społecznikiem, jakim był Aleksander Dzierżawski. Interesujemy się historią naszego miasta i okolic, a Aleksander Dzierżawski jest postacią zapomnianą. Nazywam się Igor Jasnowski. A ja Jakub Grzelka. Jesteśmy uczniami Szkoły Podstawowej numer 5 w Turku. I przygotowujemy projekt do Sejmu dla dzieci i młodzieży poświęcony panu Aleksandrowi Dzierżawskiemu. A oto w tym dworku w Mikulicach 10 sierpnia 1890 roku urodził się Aleksander Dzierżawski. Jego ojciec, Bolesław Dzierżawski, był właścicielem ziemskim i weterynarzem. Jego matka, Zofia z Czarnowskich, pochodziła z Ukrainy, a jego dziadek uczestniczył w powstaniu listopadowym. Była to bardzo patriotyczna rodzina. Lecz młody Aleksander dość szybko opuścił rodzinną wieś, by wyjechać do Warszawy, gdzie uczęszczał tam do gimnazjum. Lecz szybko został od niego wyrzucony, bo brał udział w strajkach w 1905 roku. Wjechał do Nowogrodu, gdzie uczęszczał tam do szkoły średniej. Po maturze wjechał do Wrocławia, gdzie uczęszczał tam na Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Rolniczym. Gdy Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, wrócił on w rodzinne strony i brał udział w życiu społecznym i politycznym. W 1918 roku Aleksander został komisarzem ludowym i zastępcą starosty tureckiego. Po upływie 2 lat został starostą tureckim na 4 lata. Równocześnie pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Szkolnego i działał w Straży Ogniowej oraz w PCK. Aleksander Dzierżawski był 3 razy posłem na Sejm II Rzeczypospolitej. Należał wtedy do Związku Ludowo-Narodowego w latach 1922 do 1927. Następnie posłem Stronnictwa Narodowego w latach 1928 do 1935. Pracował w komisjach rolniczych i administracyjnych. Wydał on tom bajek politycznych Świnie i Koryto. Gdy przybył w Warszawie, należał do Związku Halerczyków. W okresie II wojny światowej Aleksander Dzierżawski pozostał w Warszawie. Już od początku okupacji hitlerowskiej należał do Rady Głównej Opiekuńczej, której został prezesem 3. okręgu. Rada zajmowała się rozdzielaniem żywności i odzieży najbiedniejszym, prowadzeniem schronisk, sierocińców i kuchni ludowej. Aleksander Dzierżawski zmarł 9 maja 1944 roku i został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie.